Punkt trzeci, to w sprawie Owsiaka pana, który powiedział, że on rezygnuje. Ja powiem tak, panie Jurku, niech pan nie rezygnuje, dlatego że pan robi dobrą robotę, pan robił to od lat. Więc pan Owsiak robi to dobrą robotę, robi ją bardzo długo i niech pan to robi dalej. Niech pan nie rezygnuje, niech pan się nie poddaje. Tylko że ja proponuję, jeden problem jaki tam jest taki, że w Polsce ludzie nie rozumieją, jak działają fundacje. I w amerykańskich warunkach fundacja, która oddaje 30% na cel dany, to jest bardzo dobrze. 70% idzie na obsługę. Przecież ci ludzie muszą z czegoś żyć i pracować. Tak to działa. Natomiast w polskich warunkach to wszystko inaczej wygląda, dlatego że ludzie nie wiedzą, jak działają organizacje charytatywne i nawet ten koncert, który był na tej scenie, przecież wszyscy ci ludzie tam byli zapłaceni, ale Polacy myślą, że jeżeli to jest koncert charytatywny, tam nikt nie zarabia. Tak nie jest. Ci ludzie są płaceni i te muszą mieć na to pieniądze. I dlatego oni te pieniądze tam dają. Ja wiem, że były w przeszłości takie przypadki, że tam pan miał jakąś tam firmę i tak dalej i te pieniądze gdzieś szły, to jest do sprawdzenia. I to rzeczywiście są problemy, ale to sprawy są wyjaśniane w sądach i od tego są sądy, żeby te sprawy wyjaśniać. Natomiast na pewno częścią tego sprzeciwu wobec pana Owsiaka i tego, co on robi, jest także to, że dużo polski naród jest narodem biednym, a tam jest bardzo dużo pieniędzy tych przechodzi. Więc ludzie, jeżeli mówią, że on przekazuje jakąś tam, on przekazuje znaczną część, o ile z tego to wiem, chyba 90% nawet, na te cele charytatywne. To jest bardzo dużo. To w amerykańskich warunkach to byłby super korporacja, znaczy super fundacja, ale w polskich warunkach to wygląda, zawsze będzie wyglądało podejrzanie, dlatego że ludzie są biedni, nie mają pieniędzy i będą zawsze mówili, że te pieniądze idą tam, gdzie nie powinny iść i będą wskazywali na przekręty. Nie podobało mi się także to, co pan Jurek powiedział, jeżeli tam było był zasztyletowany człowiek uderzony nożem, a on mówi, ale my się nie przejmujemy, zbieramy dalej. No trzeba trochę wiedzieć, że może to różnie wyglądać, nie? Więc może to się różnie skończyć. I oni teraz będą pokazywali, to będą pana deprecjonowali to, co pan robi, pokazując to, co jak się pan zachowywał na tej scenie i to na pewno będzie się działo. Ale ja mówię, per saldo, pan Owsiak robi dobrą robotę,